Sekcja komentarzy w Radiu Z. Na pierwsze podsumowanie tygodnia zaprasza Maciej Bąk. Cóż to była za kampania? Obstawiam, że zapomnimy o niej za tydzień, no może za dwa tygodnie. W niedzielę wybory samorządowe, jeśli nie zauważyliście. Wybory przecież szalenie ważne, ale wciąż przyćmione polityczną sytuacją w kraju po 15 października. A przecież przed Polkami i Polakami szalenie ważny wybór, bo wybieramy gospodarza naszych małych ojczyzn, który tym gospodarzem będzie przez najbliższych 5 lat. Dlatego dzisiaj nad losem tych właśnie małych ojczyzn się pochylimy. No może nie będą to aż takie małe ojczyzny, bo będziemy raczej mówić o najważniejszych polskich miastach i tych, w których sytuacja przedwyborcza jest najbardziej gorąca i emocjonująca. To jest specjalne wydanie sekcji komentarzy. Ja nazywam się Maciej Bąk, jestem dziennikarzem Radia Z. Podsumujemy nie tylko polityczny tydzień, który faktycznie był tygodniem kampanijnym, ale też podsumujemy całą tą kampanię, która była przez długi czas niemrawa, może na finiszu trochę nabrała rumieńców. Dzisiaj będziemy łączyć się z reporterami Radia Z z różnych miejsc w Polsce. Będziemy rozmawiać o sytuacji w Krakowie, będziemy rozmawiać o sytuacji we Wrocławiu i również na Dolnym Śląsku, który samorządowo, jeśli chodzi o sejmik, jest bardzo ciekawym miejscem. Będziemy też na Lubelszczyźnie i sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w samym Lublinie. No ale najważniejszy temat to stolica, bo o wyborach w stolicy mówi się najwięcej. Jest tu, przyznam, że i najciekawiej, i najzabawniej chyba. Zaraz się o tym przekonamy. Witam gościa w studiu. Michał Wojtczuk, dziennikarz warszawskiej redakcji Gazety Wyborczej. Cześć. Dzień dobry. Michał zajmuje się na co dzień przede wszystkim inwestycjami i będziemy rozmawiać też o inwestycjach, bo inwestycje w Warszawie są duże, ciekawe, barwne, bardzo budzące kontrowersje, budzące dyskusje. Ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od przypomnienia sobie najciekawszych elementów tej kampanii, a ja bym chciał się w zasadzie jeszcze cofnąć w czasie. Z pewnym rozrzewnieniem przypominam sobie kampanię sprzed 5 lat, kiedy to Rafał Trzaskowski po raz pierwszy starał się o fotel prezydenta Warszawy i wyzwanie mu rzucił Patryk Jaki. No i to była kampania. Pamiętasz, jakie to były emocje? Cały kraj żył właściwie tą Warszawą. Doskonale pamiętam. Nie jestem pewien, czy wspominam to z rozrzewnieniem, bo to była kampania z piekła rodem, zażarta, zacięta. Co dzień padało 17 propozycji programowych, 17 inwestycji. To była kampania o niesamowitym tempie. W porównaniu z tamtą kampanią ta rzeczywiście jest lajtowa. Ja pamiętam chociażby Patryka Jakiego, który grillował. To jest taki obraz, który mi został, ale też miał swoją piosenkę hip-hopową, Stałem pod blokiem bodajże. No, to były ciekawe czasy. Chciałem do tego nawiązać, dlatego że tym razem Prawo i Sprawiedliwość, czyli największa partia opozycyjna, postanowiła wystawić przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu człowieka z zupełnie innej planety niż Patryk Jaki. No bo mieliśmy tam buńczucznego, pełnego energii radykała z Solidarnej Polski ówczesnej. Tymczasem teraz, po tym jak Patryk Jaki poniósł klęskę, postanowiono wystawić kogoś, kto no poniesie klęskę. Też poniesie klęskę, ale według prezesa Kaczyńskiego o wiele bardziej spodoba się wyborcom z wielkomiejskiej Warszawy. Ja nie jestem pewien, czy to była ta motywacja. Wydaje mi się, że w Prawie i Sprawiedliwości machnięto ręką na Warszawę. Kampania Patryka Jakiego była ostatnią, w którą PiS zainwestował na serio, w której naprawdę walczył. Każda kampania później, włącznie z wyborami parlamentarnymi 2023 roku, w Warszawie była przez PiS spisana na straty. Tobiasz Bochański jest politykiem z Łodzi, do Warszawy przeprowadził się dopiero w ubiegłym roku, jest politykiem z zewnątrz warszawskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, nie należy formalnie do Prawa i Sprawiedliwości. To często podkreśla, dzisiaj też podkreślał, tak, absolutnie nie będę działał pod dyktando Nowogrodzkiej, oczywiście, jeśli zostanie wybrany. No, śmiem w to wątpić, bo pod dyktando Nowogrodzkiej działał przez blisko rok, kiedy był wojewodą mazowieckim, a wcześniej wojewodą łódzkim. Tak, no tym niemniej jest to kandydat, który przyszedł z zewnątrz i inaczej niż Patryk Jaki nie ma za sobą tak mocnego wsparcia partii w Warszawie. Przez to, że Tobiasz Bochański tak niespecjalnie się przebijał, a jeżeli przebijał się to czasami w formach komicznych, to mam wrażenie, że Rafał Trzaskowski trochę się rozleniwił. Złośliwie by powiedzieli, że nigdy do specjalnie pracowitych nie należał. Ja tak nie powiem. Ty tak nie powiesz, dobrze. Ale jego kampania, trzeba przyznać, że była mocno zachowawcza i chyba taka
była od początku do końca, od jeżdżenia metrem z duną w rękach, poprzez unikanie debat, tak, właściwie wszystkich poza tą w Telewizji Polskiej, aż po takie chyba nie aż tak bardzo wyraziste pomysły, trochę, żeby było tak, jak było. Znaczy, Rafał Trzaskowski z pełną premedytacją wykorzystał to, że jest prezydentem Warszawy, a nie kandydatem na prezydenta Warszawy i wykorzystał każdy tego aspekt. To, że nie uczestniczył w debatach, myśmy to tak trochę żartobliwie nazwali, że amerykańscy politolodzy mówią na to strategię Królewny Śnieżki i siedmiu krasnoludków. Ma być jasno widoczne, kto jest Królewną Śnieżką, a kto to są te siedem krasnoludków. I dlatego prezydent nie brał udziału w debatach, żeby nie zrównywać się statusem z innymi kandydatami. W interesie prezydenta miasta, urzędującego prezydenta miasta, jest to, żeby kampania była jak najkrótsza, no ponieważ on i tak będzie przecinał wstęgi, on i tak będzie otwierał nowe muzea, nowe stacje metra, czy zapowiadał nowe inwestycje, a to ci inni kandydaci, którzy nie mają tutaj zakotwiczenia, muszą się nabiegać. Czy to nie jest tak, że przez tę taktykę, jak fajnie ją nazwałeś, Królewnej Śnieżki i siedmiu krasnoludków, jeden z krasnoludków, a przepraszam, że tak mówię o pani wicemarszałkini Senatu, krasnoludka, jak rozumiem, Magdalena Biejat, mam wrażenie, że trochę się zbudowała właśnie na tym zachowawczym kandydacie Trzaskowskim, bo ja mam wrażenie, że jej kampania była taka pełna luzu, zdecydowania, konkretnych pomysłów. No i może dlatego, że ona za dużo nie musi, to zaczęło jej to wychodzić i wizerunkowo gdzieś wygrywa w tej kampanii. Nie mówię, że wygrywa wybory, ale że buduje się i pokazuje jakąś trzecią drogę w tej Warszawie. I kampania Rafała Trzaskowskiego, i kampania Tobiasza Bochańskiego, chociaż w innej skali, ma przeciwny wektor niż kampania Magdaleny Biejat. Bochański i Trzaskowski próbują sięgnąć do warszawiaków i coś im opowiedzieć o swoich planach, natomiast Magdalena Biejat czerpie z zaplecza, jakim jest dla niej środowisko aktywistów, które wsparło jej kandydaturę, i ona karmi się ich pomysłami, ich ideami. To jest taka trochę grassrootowa kampania. Bo miasto jest nasze, od dłuższego czasu próbuje mieć duży wpływ na Warszawę, ale w poprzednich wyborach właściwie no nie istniało. Tak, oni wtedy popełnili strategiczny błąd, że poszli do wyborów podzieleni. Mieli wewnętrzną konkurencję w postaci bratniego ugrupowania Jana Śpiewaka. Skończyło się na wyniku poniżej 5%. Wyciągnięto z tego wniosek. Dzisiaj w tych wyborach aktywiści idą razem i na dodatek jeszcze zjednoczyli się z Lewicą, która 5 lat temu też szła w Warszawie podzielona i też wylądowała poniżej 5%. Śledziłeś tę kampanię szczegółowo. Zresztą dzisiaj w warszawskim wydaniu Gazety Wyborczej napisałeś cały alfabet. Oj, to z Arkiem Gruszczyńskim i to bardzo duża robota mojego kolegi. W każdym razie chciałem się ciebie zapytać o takie punkty, które zapamiętasz z tej kampanii, charakterystyczne. Może jakieś takie mocne pomysły, jakieś takie istotne wydarzenia, jak to mówią, game changery? Game changer. Kładka, czyli most pieszo-rowerowy przez Wisłę, niewątpliwie była jednym z najsilniejszych elementów kampanii Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy wycisnął z niej wizerunkowo wszystko, co się dało. Zalał swoje media społecznościowe zdjęciami kładki, podkreślał hasło, że on chce łączyć. Przespacerował się przez tą kładkę 2 dni po otwarciu, rozdając autografy i robiąc sobie selfie z warszawiakami. To była bardzo dobra decyzja. Ja miałem wrażenie, że bardzo się nie podobała wizualnie nawet ludziom z prawej strony internetu, a bardzo się podobała ludziom z platformowymi serduszkami gdzieś w kątach. Sam pomysł świetny. Ja zawsze sceptycznie podchodzę do tego, żeby akurat przedwyborczo otwierać inwestycje. To jest stary numer. Chociaż tu akurat trzeba przyznać, że otworzenie tej kładki było zapowiadane mniej więcej w tym terminie, właściwie od chwili, kiedy podpisano kontrakt. Czyli dobra taktyka. Dobrze wybrany moment startu. Inni kandydaci, pytałeś, co zapamiętam z ich kampanii. Magdalenie Biejat udało się trwale skojarzyć z hasłem mieszkań. Ona na tym, na mieszkaniach skapitalizowała właściwie swoją kampanię. To jest jej fundament. No tak najbardziej wizerunkowym momentem było to, kiedy przedstawiła pomysł na zagospodarowanie terenu miejskiego w samym centrum Warszawy, 2 kroki od Pałacu Kultury, i zaproponowała tam zbudowę czegoś, co nazwała nowym MDM-em, czyli osiedlem mieszkań komunalnych i TBS. To był bardzo sprytny, PR-owy zabieg,
podparty wizualizacją prawie taką, jak deweloper rasowy by zrobił. A ja wiem, że teraz powiesz coś o Tobiaszu Bocheńskim, a ja teraz postawię przecinek, bo chciałbym, żebyśmy wrócili do jego wyczynów kampanijnych, które no były niesamowite. Sam parę razy już w tym programie mówiłem, że bardzo chętnie dłużej o nim porozmawiam, bo to było po prostu bardzo zabawne, choć politycznie dla PiSu pewnie słabe, ale chciałbym, żebyśmy teraz przeskoczyli, bo będziemy dzisiaj tak trochę podróżować po Polsce, z Warszawy do Krakowa. Jest w Krakowie Przemek Taranek, nasz reporter, reporter Radia Z na Kraków i Małopolskę. Cześć Przemku. Cześć, witaj. Bardzo miło cię widzieć, bardzo miło cię słyszeć. No właśnie, chciałem, żebyśmy naszą podróż po Polsce poza Warszawą zaczęli od Krakowa, bo to jest miasto, gdzie no wyborczo emocje są, nie wiem czy nie największe. Odchodzi po wielu, wielu latach prezydent Jacek Majchrowski. Wiadomo, że będzie zmiana, ale nie wiadomo w którą stronę zmiana, bo wydaje się, że nie ma w tym wyścigu takiego mocnego faworyta, choć dłuższy czas mówiło się o tym, że takim faworytem będzie Łukasz Gibała. Jak na tę chwilę wygląda ten krajobraz? No przed nami pierwsza z prawdopodobnie dwóch tur w Krakowie. No tak, mieliśmy 9 kandydatów do fotela prezydenta. Od środy mamy już tylko 7, bo dwóch takich, którzy zresztą nie mieli większych szans w tym wyścigu wyborczym, zrezygnowało. To wiceprezydent Jerzy Muzyk i profesor Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego. Jeden z nich poparł swojego kolegę też z magistratu, wiceprezydenta Andrzeja Kuliga, tego namaszczonego przez prezydenta Majchrowskiego, kiedy ogłosił swoją rezygnację ze startu w wyborach kolejnych. No a profesor Stanisław Mazur poparł, zaskakując wszystkich, Aleksandra Miszalskiego, kandydata Platformy Obywatelskiej. Zaskakując, ponieważ profesor Mazur deklarował tutaj apolityczność. Założył taki komitet Lepszy Kraków, odcinał się od powiązań z partiami. No a ogłaszając poparcie Miszalskiego, stwierdził jednak, że wobec braku większych szans na wygraną w tych wyborach, zadziałał pragmatycznie, to znaczy wybrał takiego kandydata, który daje szansę realizacji jego postulatów wyborczych. Dzisiaj podpisali umowę, tam jest 10 punktów, no i uzyskał obietnicę i wprowadzenia swoich ludzi do Rady Miasta i też realizacji tych postulatów. No także mamy 7. Tak, i mieliśmy bardzo ważne wydarzenie w ubiegłym tygodniu, czyli wizytę Donalda Tuska, który frontalnie zaatakował Łukasza Gibałę, jednocześnie oczywiście udzielając bardzo istotnego poparcia panu Aleksandrowi Miszalskiemu. No widać, że coś tutaj się dzieje, że sam premier musiał się pofatygować, musiał zaatakować konkretnego kandydata i wyrazić tak duże wsparcie dla swojego człowieka. No tak, to rzeczywiście znamienne. W tym tygodniu był premier Tusk w Krakowie. Wspominał jakieś swoje stare związki, tak to ujmę, z Łukaszem Gibałą, zarzucając mu, że on inwestuje rzeczywiście, ale głównie w siebie. Chwilę później Łukasz Gibała na Platformie X odpowiedział na te zarzuty, zapraszając premiera Tuska do Krakowa, żeby premier Tusk zainwestował w Kraków, jeżeli Łukasz Gibała wygra te wybory. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Łukasz Gibała jest liderem sondaży rzeczywiście. My jako pierwsi w Radiu Z opublikowaliśmy rok temu już sondaż, który wtedy tutaj wywołał taką lokalną burzę w Krakowie. Okazało się, że Łukasz Gibała trzykrotnie wyższe poparcie miał w tym sondażu niż prezydent Jacek Majchrowski. Łukasz Gibała, który startuje w wyborach na prezydenta już po raz trzeci i dwa razy przegrał z Majchrowskim. A tutaj teraz się okazało, że jednak krakowianie chcą dać mu szansę. I to się w zasadzie nie zmieniło. Nadal w sondażu opublikowanym przed świętami wygląda, że jego poparcie oscyluje w okolicach 30%. Majchrowski zrezygnował, a wiceprezydent Kulik trzykrotnie niższe mniej więcej poparcie ma w sondażach od Gibały. Więc Gibała jest liderem, natomiast nie w takim stopniu, żeby wygrać w pierwszej turze. I tutaj do drugiej tury wygląda z sondaży, że wejdzie i Aleksander Miszalski, kandydat Platformy, i Łukasz Kmita, były wojewoda, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, i oni będą walczyć w drugiej turze o fotel prezydenta
Krakowa. W sensie, że będzie druga tura Miszalskiego i Kmity, że Gibały... Nie, że Gibała, oni będą walczyć Gibała, o drugą turę. Tak. Wejdą do drugiej tury razem z Łukaszem Gibałą, no on ma te 28%. Nie wiem, czy nasz sondaż, który dał tak słabe szanse Jacku i Majchrowskiemu, był jedną z przyczyn, że stwierdził, że jednak nie będzie już walczył o Kraków, ale chciałem ciebie zapytać, no bo jak rozmawialiśmy wcześniej, ty mieszkasz w Krakowie tyle czasu, ile rządził prezydent Majchrowski, więc na pewno wyrobiłeś sobie zdanie o tym, jakie były te jego rządy. No dzisiaj bardzo dużo się słyszy różnych krytycznych głosów o różnych i jego zwyczajach, przyzwyczajeniach, o tym, że to już była jednak ociężała pod koniec prezydentura. Jak ty to widzisz? Czy to, co zostawia za sobą Jacek Majchrowski, to jest faktycznie coś, co trzeba odmienić zupełnie, czy jednak przyda się tutaj kontynuacja wielu wątków? Ja uważam, że Kraków w ciągu tych 20 lat zmienił się, no nie do poznania można powiedzieć, ale to nie wiem jak jest w innych miastach, bo też nie mieszkałem w innym mieście przez 20 lat. Natomiast to, co się tutaj udało zrobić, no zasługuje, myślę, że na duże uznanie. To nie jest wykorzystywane w kampanii. Kandydat takiej kontynuacji, wiceprezydent Kulik, w zasadzie nie wykorzystuje tych atutów. On sobie dał narzucić taką narrację, że trzeba coś zmienić, że w Krakowie jest źle. W mojej ocenie nie jest źle. Kilka liczb. To jest ogromne miasto, jedyne zdaje się, które zwiększa liczbę mieszkańców i to dość istotnie, bo w tych ciągu 20 lat przybyło 50 tysięcy mieszkańców. Mamy ponad 800 tysięcy mieszkańców w Krakowie. To jest drugie miasto w Polsce i mamy na przykład 80% miasta pokryte planami zagospodarowania przestrzennego. Dla porównania Warszawa ma 40%. To jest też argument za tym, że my walczymy też w Krakowie z tą betonozą, czyli z taką zabudową Krakowa nieplanowaną, z wpływem deweloperów, z jakimiś nieformalnymi tutaj układami, walką o działki i tak dalej, i zabudowywaniem każdej wolnej przestrzeni. No, ale ten argument też przeciwko Majchrowskiemu pada, że mamy tutaj betonozę. No parę rzeczy betonowych rzeczywiście powstało, ale mieszkańcy z nich korzystają. Ale widać, albo że to namaszczenie następcy nie działa, skoro mówisz, że właściwie namaszczony następca jest gdzieś tam w tyle stawki, prawda? No bo to był taki pocałunek śmierci troszkę, bo Majchrowski, który w tym sondażu, który my opublikowaliśmy rok temu, Gibała miał 30%, Majchrowski 10%, no to jak on namaścił Kuliga i Kulig ma teraz 8%. No to wydaje się dosyć logiczna konsekwencja i też wiceprezydent Kulig podkreśla w tej kampanii, że on jest współpracownikiem Majchrowskiego, ale na wiele rzeczy miał inny pogląd zupełnie. Tam były tarcia, była taka ostra męska przyjaźń, natomiast no, też podkreśla, że jednak będzie trochę inaczej w Krakowie, jak on wygra te wybory. No, ale niestety to namaszczenie Majchrowskiego działa właśnie w ten sposób, że ma 8%. Nie wiem, czy miałby więcej szans, gdyby go prezydent Majchrowski nie namaścił. No ale tak to wygląda. Czyli jest po prostu zmęczenie władzą, nawet jeżeli ta władza ma sporo osiągnięcia, no to jednak tak wiele lat, w niektórych przypadkach, nie we wszystkich, przecież mamy samorządowców, którzy i po 30 lat rządzą danymi miastami, no w przypadku Krakowa już zadziałało to zmęczenie. Jeszcze wystarczyło na poprzednie wybory, ale już na kolejne 5 lat już nie. No chyba tak to wygląda, tak można powiedzieć, że może to jest ciekawość. Kraków też zmienił się pod względem struktury mieszkańców. No mamy bardzo dużo osób z zewnątrz. Tak. Może to jest kwestia, trudno mi powiedzieć, nie jestem fachowcem. To jest ciekawy wątek na jakieś badania socjologiczne. Dlaczego po 20 latach nagle mieszkańcy miasta uznali... No Łukasz Gibała bardzo pracował nad tym też. On bardzo krytykował sam, ale też powiązane z nim osoby, dziennikarze i media, i blogerzy i tak dalej, wyciągnęli parę rzeczywiście takich, powiedzmy, nie wiem, czy można powiedzieć, afer, ale takich rzeczy, z których myślę, że Jacek Majchrowski i jego ludzie nie są dumni. Więc ta praca u podstaw taka od wielu lat, żeby osłabić ten wizerunek i przekonać ludzi, że w Krakowie się dzieje źle i że koniecznie trzeba zmienić, no chyba przyniósł w końcu takie, a nie inne efekty. Dziękuję bardzo, Przemku. Przemek Taranek, reporter Radio Z z Krakowa, z Małopolski. Bardzo ci dziękuję. I wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Wracamy do rozmowy z gościem w studiu. Michał Wojtczuk, dziennikarz warszawskiej redakcji Gazety Wyborczej, który tutaj już miałeś uwagę, tak? Bo w Warszawie też przybywa. Tak, Kraków nie jest jedynym wielkim miastem, którym przybywa mieszkańców. W Warszawie też
No, Warszawa jest miastem, w którym są wszystkie najważniejsze urzędy w kraju, jest połowa powierzchni biurowej w kraju, siedziby wszystkich największych firm, więc tu bardzo dużo ludzi przybywa za pracą. Słuchaj, może jak prezydentem Warszawy zostanie Tobiasz Bochański, to jeszcze więcej ludzi zacznie się sprowadzić do Warszawy po tym, jak powstanie Panta Rey. To jest dopiero pomysł. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości zaproponował taką oryginalną inwestycję. To ma być przestrzeń dla młodych warszawiaków nad Wisłą z klubami, muzeami i galeriami sztuki. Jest taka wrzutka na ostatnią chwilę, bodajże przedwczoraj ją kandydat Prawa i Sprawiedliwości ogłosił. To ma być taki ciąg pawilonów nad samymi bulwarami wiślanymi. Rozumiem, jako odbicie do tych starych pawilonów, które są całkiem nieopodal nas, które już mają swoje lata. Mi się raczej wydaje, że to była reakcja na ten PR-owy impact, jaki miała kładka pieszo-rowerowa przez Wisłę. To był projekt, z którym skojarzony był Rafał Trzaskowski, więc Tobiasz Bochański chciał pokazać, że on też ma jakiś pomysł na Wisłę i na to zaplecze imprezowe nad Wisłą. No bo Tobiasz Bochański stał w jakimś takim dziwnym rozkroku przez całą kampanię i zachowywał się bardzo różnie. Pamiętamy jego zapowiedź WG Piątków w szkołach, co miało być takim mrugnięciem oka dla, jak rozumiem, lewicującego społeczeństwa Warszawy, choć jednocześnie chciał przemycić, że akurat piątki. Tak. Znaczy, żeby konserwatywny elektorat wiedział, że okej, jestem wciąż z wami. Znaczy, Tobiasz Bochański jest bardzo inteligentnym facetem z ironicznym poczuciem humoru, więc to było nawet całkiem zabawne w jego wykonaniu. Natomiast jego kampanii wyborczej zgodzę się, że brakuje jakiejś myśli przewodniej, głównego hasła. No chyba, że takowe uznać sprzeciw wobec strefy czystego transportu, a także wyciągnięty na finiszu kampanii pomysł darmowej komunikacji publicznej, co w mieście o skali Warszawy nie funkcjonuje nigdzie. Przykłady, na które pan Tobiasz Bochański się powołuje, to Tallinn, który już odchodzi od darmowej komunikacji, a także Mława, Otwock, Rawa Mazowiecka. No, czapki z głów, kapelusz z głowy za odwagę do przekonywania wprowadzania rozwiązań w Warszawie, takich jak w Mławie czy Otwocku. Dodajmy, że jeśli chodzi o krytykę strefy czystego transportu, no to tutaj faktycznie dość zasadniczo poszedł po taki elektorat, elektorat kierowców powiedzmy, ale też elektorat może jego kontrkandydata Wiplera i tak dalej. Nagrał taki film słynny, w którym bryczka kroczyła sobie po Warszawie. Chyba raczej wóz węglowy i to było trochę takie mrugnięcie okiem do misia, bo to chyba te same rejony były. No co jest oczywistym absurdem, strefa czystego transportu nie polega na tym, że nie będą mogły wjeżdżać samochody, a tylko wozy konne. Chodzi o stopniowe, ewolucyjne podnoszenie wymogów dla samochodów, które mogłyby tutaj wjechać. O ile wiem, to takie strefy czystego transportu miasto mogą wprowadzać na mocy ustawy przyjętej przez poprzednią koalicję rządzącą, czyli przez ekipę... Co wytrwale wyciąga Tobiaszowi Bochańskiemu Przemysław Wipler, który swoją kampanię buduje na tym kawałku prawicowego elektoratu, który jest zniechęcony do takiej waniliowej, lajtowej kampanii Tobiasza Bochańskiego. Porównajmy tą kampanię z kampanią Patryka Jakiego. Ileż tam było emocji, ileż tam było twardych zarzutów codziennie, na każdej ten... Na tym tle Tobiasz Bochański jest niesłychanie stonowany. Tak bardzo jest schowany do tyłu, że na ostatniej prostej kampanii zaczął znowu pojawiać się na swoich konferencjach z Mariuszem Błaszczakiem i Beatą Szydło. Bo ewidentnie wyszło z jakichś badań, że wyborcy PiSu nie wiedzą, kim jest Tobiasz Bochański i że to on jest tym kandydatem PiSu. I jeszcze chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo to była wyjątkowo zabawna sprawa, kiedy to Tobiasz Bochański powiedział, że Warszawa potrzebuje aplikacji, gdzie można różne rzeczy zgłaszać, można brać udział w konsultacjach społecznych. To nazwał tę aplikację Wawo. Już istnieje gdzieś jakaś taka aplikacja, to po pierwsze. A po drugie, ludzie, którzy pokazywali na telefonie tę aplikację, no okazało się, że jest to obrazek. Grafika wklejona po prostu na... Trudno, żeby ktoś opracował aplikację, jak jeszcze nie jest prezydentem miasta, to mu oddajmy sprawiedliwość. Natomiast rzeczywiście sporą część tych funkcjonalności, o których on mówił, ma nasz serwis 19115, przez który można między innymi zgłaszać zapotrzebowanie na remonty. Ale jak mówiłeś o ciekawostkach, które Tobiasz Bochański
Bocheński zaproponował, to dzisiaj Tobiasz Bocheński w Radiu Wnet, nie wiem, czy można powiedzieć, nazwa konkurencji, powiedział dosyć osobliwą rzecz o tym, że w Warszawie potrzebny jest bardzo efektywny transport publiczny, który pozwoli nam się z tego rozległego miasta dostać do centrum, i zadał pytanie retoryczne, czy my w Warszawie mamy komunikację miejską? Otóż nie, nie mamy. I w tym momencie nawet prowadzący tą rozmowę powiedział, ale ja dojeżdżam komunikacją miejską. No i tu zaczął pan Tobiasz Bocheński tłumaczyć, że to powinno być nie tak, że to powinno być samo metro, koleje, te autobusy to w ogóle do niczego się nie nadają. No chyba jednak stanął w poprzek odczuć znacznej części warszawiaków, którzy korzystają z transportu publicznego. W waszym abecadle warszawskim pod literą K jest nie tylko kładka, ale też jest kostium kąpielowy. I tutaj tak, to jest fenomen. Przechodzimy do takiego momentu, który wydawało się, że jest żartem prima aprilisowym, kiedy to Magdalena Biejat wraz z ludźmi z Miasto Jest Nasze, między innymi z Janem Mencfelem, wskoczyli do Wisły? Tak, my tutaj sobie narzekamy, że kampania jest mdła, że jest nudna, a tutaj nastąpiło coś po raz pierwszy w historii trzeciej RP, to znaczy kandydatka w kostiumie kąpielowym. Na dalekim planie, nie na zbliżeniu, wskoczyła razem z aktywistami z Miasto Jest Nasze do jednak lodowatej Wisły, przekonując do swojej koncepcji zbudowania takich pływających basenów w nurcie Wisły. Czyli tak jak na przykład jest to robione w Paryżu. Zdaje się, że tak. Tylko, taki że pomysł tam zresztą krążył jeszcze za czasów Hanny Gronkiewicz-Waltz. Po latach przymiarek okazało się, że to jest jednak trudne, kosztowne, wymaga zgód środowiskowych w obszarze Natura 2000. Bezpieczeństwo wymaga zagwarantowania, że nikt nie wypłynie spod tego basenu do nurtu Wisły. To chyba zostało zarzucone. Jeśli chodzi o tematy inwestycyjne, czyli tobie najbliższe, no oczywiście za każdym razem w kampanii pojawia się temat metra i tutaj rozumiem, że też kandydaci mocno się różnili. W przypadku pani Biejat to jest akurat może sprawa lekka i techniczna, ona chce zlikwidować bramki w metrze, co rozumiem funkcjonuje sobie z powodzeniem w Berlinie. Trzeba po prostu chyba przestawić się na tryb większego zaufania społecznego, ale sama kwestia rozbudowy metra też trochę podzieliła kandydatów i też tutaj wyborcy mają jakiś wybór między różnymi wizjami rozbudowy metra. Nie było tak jak 5 lat temu, kiedy i Rafał Trzaskowski, i Patryk Jaki przedstawili konkurencyjne koncepcje rozwoju sieci metra. Tu aż takich pomysłów nie było. Różnica polega na tym, że Rafał Trzaskowski bardzo mocno stoi za rozpoczęciem budowy trzeciej linii metra na Gocław. Jest to linia, która budzi bardzo duże kontrowersje w środowisku ekspertów od transportu. Ona ma niskie prognozy zapełniania pasażerami i Magdalena Biejat jako jedyna kandydatka na prezydenta powiedziała, że ona tej linii nie chce budować, że tutaj wystarczą tramwaje. Tobiasz Bocheński nie odciął się od tej linii, chociaż on zdaje się powiedział, że czwarta linia jest w jego odczuciu pilniejsza. Czwarta linia, która jest na razie w powijakach, ma być linią równoległą do pierwszej o relacji północ-południe. Z racji tego, że inwestycje to twoja działka, to ty dzięki Rafałowi Trzaskowskiemu i jego tramwajowi na Wilanów miałeś o czym pisać. Pytanie, czy nie przeholował z inwestycjami? Doskonałe pytanie. To jest doskonałe pytanie. Myśmy się zastanawiali u nas w redakcji, napisaliśmy kilka tekstów o tym, jak długo można utrudniać życie mieszkańcom nie budową, bo to nie jest problem, że budowa utrudnia życie, tylko taką przedziwną niebudową, na której są takie miejsca, gdzie tygodniami nic się nie działo. Mieliśmy to samo w Gdyni, węzeł Karwiny. Też no, nic się tam nie działo. Ludzie stali w korkach, wyrywali sobie włosy z głowy. I jaki był tego efekt? No, finalnie niewiele zmieniła ta inwestycja. No właśnie, bo to jest tak, że mnóstwo ludzi na Mokotowie, na Wilanowie narzeka na te korki. Pytanie, czy to jest coś, co fundamentalnie zmienia ich przekonania polityczne i skłania do wybrania innego kandydata. To chyba jest tak, że wyborcy mają bardzo dużą bezwładność. Jak już raz zdecydowali się na poparcie jakiegoś obozu, to bardzo dużo siły potrzeba, żeby ich nakłonić do zmiany zdania. No dobrze, to sprawdźmy teraz, jak sytuacja wygląda w stolicy Dolnego Śląska. Połączymy się z Grażyną Wiatr, reporterką Radia Z z Wrocławia i Dolnego Śląska. Cześć, Grażyna. Cześć, dzień dobry.
Miło Cię słyszeć i widzieć. Mamy za sobą rozmowę z Przemkiem o sytuacji niezwykle emocjonalnej, jaka dzieje się aktualnie w Krakowie, gdzie wiadomo, że zmiana będzie, bo nie ma innego wyjścia. Jeśli chodzi o Wrocław, no to tutaj Jacek Sutryk ubiega się o reelekcję, ale nie jest kandydatem, co do którego można powiedzieć, że ma wygraną w pierwszej turze w kieszeni. Tam sporo się dzieje i czuję oddech na plecach, co najmniej dwójki kandydatów. Tak myślę i też tak wynika z różnych sondaży, które są prezentowane, zwłaszcza dzisiaj. Dzisiaj mam taką trochę sondażową gorączkę, nie wszystkie są dostępne publicznie, ale każdy z komitetów twierdzi tak, że jego kandydat przejdzie do drugiej tury. Jest pewna opcja na przejście do drugiej tury kandydata PiSu, jednak szerzej nieznanego w ogóle w samym Wrocławiu i tak się czasami śmiejemy, że nawet w samej partii jest mało znany. Ale muszę przyznać, że sam musiałem zgooglować, kto to jest. Dokładnie. Jedyną ciekawą rzeczą, którą znalazłam na jego temat, jest to, że i potwierdził to w rozmowie ze mną, że był szalikowcem Śląska Wrocław, kiedy miał te naście lat, wychowany na Kozanowie. Ale tutaj większe szanse na drugą turę ma Izabela Bodnar z Trzeciej Drogi, posłanka Polski 2050 Szymona Hołowni. Też mało znana we Wrocławiu, bo ona w polityce pojawiła się bardzo niedawno, rok, dwa lata temu zaistniała w polityce i wykręciła w wyborach do Parlamentu Europejskiego, co było dużym zaskoczeniem, wykręciła lepszy wynik niż Jacek Protasiewicz i jakby jego pozbawiła mandatu poselskiego. W wyborach parlamentarnych, powiedziałaś europejskich. Tak, tak, w wyborach parlamentarnych, przepraszam, tak jest. Oczywiście. No widziałem dzisiaj te sondaże, aczkolwiek one chyba były zamówione przez Trzecią Drogę, więc oczywiście trzeba troszeczkę przymykać na to oko, ale próbuje pani Bodnar stworzyć wrażenie, że goni Jacka Sutryka i że jest tą fajną alternatywą. Tymczasem chyba warto pochylić się nad tym, że mamy tutaj do czynienia zarówno w przypadku Jacka Sutryka, jak i w przypadku pani Bodnar z osobami, wokół których no, rosną różne kontrowersje. To może zanim opowiemy o prezydenturze Jacka Sutryka, to powiedzmy o historii, która, jak dzisiaj czytałem w wywiadzie z panią Bodnar, ona właściwie ją skłoniła do pójścia do polityki, no bo jej mąż ma poważne zarzuty karne. Ma zarzuty za korupcję i płatną protekcję, jeśli chodzi o jedną z afer śmieciowych, bo pracował w firmie śmieciowej. No pani, znaczy ten temat mimo wielu prób ataku jednak nie jest w ogóle dominującym w kampanii, czy przeciwko, czy za pani posłance. I tak trochę przemija przez echa. Tam jeden radny próbował gdzieś coś działać, powiedział, że nie przeprosi właśnie za zamówienie o tym. A sama pani Izabela Bodnar twierdzi, że czeka na oczyszczenie z zarzutów jej męża, że ten akt oskarżenia był przygotowywany przez upolitycznioną prokuraturę. Ale naprawdę ten temat nie jest tematem wiodącym w kampanii. Ale tematem wiodącym są różnego rodzaju grzechy mniejsze i większe Jacka Sutryka. To nie jest jeden z tych wiecznych prezydentów. Jacek Sutryk został namaszczony przez wieloletniego prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, który, i tutaj dochodzimy do tej komplikacji, kilka dni temu poparł panią Izabelę Bodnar. A jeszcze wcześniej w wywiadzie dla Moni.pl przeprosił za Jacka Sutryka, za namaszczenie go na prezydenta Wrocławia. Dobrze, za co w takim razie tak bardzo pan Dutkiewicz, ale też inni krytycy pana Sutryka obrazili się na niego? Co zrobił takiego, że zbiera teraz spore wizerunkowe baty? No ostatnia obecność w aferze Collegium Humanum. Jacek Sutryk ma dyplom tej uczelni. Twierdzi, że sam zapłacił i chodził na zajęcia i że jest jedną z pokrzywdzonych osób. Kolejne afery to wiele różnych rad programowych w spółkach miejskich, finansowanie przez spółki miejskie Śląska Wrocław, który według ostatniego raportu ma coraz większe długi, ale mimo wszystko twierdzi, że jest w świetnej sytuacji finansowej, ale też przez te kilka lat nazbierało się bardzo dużo takich ataków od miejskich aktywistów, którzy teraz są na listach kandydatów do radnych na Koalicji Obywatelskiej. Dużo takich ataków za
Zabanowanie szerokie w mediach społecznościowych za używanie portalu miejskiego jako tuby propagandowej i takiej jakby miejsca do promowania tylko swojej osoby. No i to by było na tyle. Myślę, że trochę się też nazbierało być może prezydentowi Dudkiewiczowi też takiego chwalenia się przez prezydenta Sutryka inwestycjami, które były zaplanowane jeszcze za poprzedniej prezydentury, tylko teraz zostały sfinalizowane. A ja z perspektywy osoby, która tak na co dzień nie śledzi spraw Wrocławia, to przypomina mi się sprawa komisu samochodowego na terenie Urzędu Miasta. Tak. Też tego typu historia się pojawiła, tak, że na terenie urzędu, co potwierdziło wewnętrzne postępowanie potem w Urzędzie Miejskim, był prowadzona działalność, jeśli chodzi o sprzedaż samochodów przez kierowców z urzędu. To jest czasami tak, że... Nie wiem, ale też mam takie wrażenie, że żadna z tych afer i żadna, że jakby że przez te kilka ostatnich lat nie spowodowało jakiegoś gwałtownego zmniejszenia poparcia dla Jacka Sutryka i też nie spowodowało tego, że ostatecznie to Donald Tusk zadecydował o tym, że to będzie główny kandydat w wyborach samorządowych do Wrocławia, że Koalicja Obywatelska, sama Platforma Obywatelska nie wystawi swojego. Tak, chociaż Michał Jaros bardzo chciał być kandydatem i bardzo czekał na to, aż Donald Tusk go poprze, aż w końcu się nie doczekał i musiał ustąpić. Panowie się nie lubią. Tam w ogóle ktokolwiek się lubi w tym układzie? Wszystko takie... W ogóle i też myślę, że możemy przejść do sytuacji w sejmiku, o którym właśnie chciałeś porozmawiać. Bo to jest bardzo istotny sejmik. Sama Platforma Obywatelska mi się wydaje, że jest podzielona, ale to są politycy, którzy myślę, że koniec końców podadzą sobie rękę i będą tam za kulisami prowadzić dalsze rozgrywki. Ale widać, że Platforma jest podzielona, bo jeszcze wrócę tylko na chwilę do sytuacji z poparciem prezydenta Sutryka jako kandydata w tych wyborach. Dzisiaj była taka duża konferencja. Kilkadziesiąt osób stało za Jackiem Sutrykiem. Wśród nich premier Siemoniak, Grzegorz Schetyna, Roman Szołemej, który jest bardzo ważną postacią na Dolnym Śląsku. I to są osoby, które stoją za nim, stoją przy nim. A z drugiej strony właśnie mamy Michał Jaros, który nie jest rozpoznawalny na arenie ogólnopolskiej, ale jest szefem Dolnośląskich Struktur Platformy Obywatelskiej i Bogdan Zdrojewski, który jednak we Wrocławiu jest chyba najbardziej popularnym politykiem i jego słowa dużo znaczą. Więc sama Platforma wydaje się być podzielona. A wracając do sejmiku, no właśnie ostatnio rozmawiałam z Bogdanem Zdrojewskim on the record i według jego i jakichś ich wewnętrznych sondaży Koalicja Obywatelska w sejmiku w tym rozdaniu ma mieć większość. Po prostu i nie będzie musiała... Bo pamiętamy, jak było z sejmikiem na Dolnym Śląsku. Były te słynne eskapady Michała Dworczyka, dopinanie koalicji PiS-u z bezpartyjnymi samorządowcami. To się udało, chociaż potem już pod koniec zaczęło już trzeszczeć w tym sejmiku, ale ostatecznie marszałek pozostał ten sam. Jak to jest z bezpartyjnymi samorządowcami? Oni, no zawsze ten Dolny Śląsk to była ich taka kolebka. To jest ich matecznik. Czy oni się osłabili, czy wciąż są tak mniej więcej podobną siłą? Myślę, że nikt nie jest tego w stanie teraz ocenić. Myślę, że dowiemy się do tego dopiero po zliczeniu głosów, bo też jest ciekawa sytuacja w Lubinie i z panem prezydentem Robertem Raczyńskim, który jest jednym z liderów bezpartyjnych samorządowców. Jest też ciekawa sytuacja w Bolesławcu, skąd pochodzi obecny marszałek województwa z bezpartyjnych samorządowców, a tam startuje, mam nadzieję, że się teraz nie pomylę, jego syn, ale z poparciem Koalicji Obywatelskiej. Więc tam są ciekawe rozgrywki. No i pojawiają się różne sondaże. Dzisiaj był sondaż dla TOK FM, który pokazywał 7%, tak, dla bezpartyjnych samorządowców i oni się z tego cieszą, bo to nigdy nie była taka wiodąca siła na Dolnym Śląsku, że to było, nie wiem, kilkadziesiąt procent. To zawsze było kilka procent, ale takich, które przeważały o tym, z kim można wejść w koalicję i z kim można rządzić. A teraz szyki im popsuła Konfederacja, która często w wielu miejscach startuje z takimi jakby bezpartyjnymi samorządowcami, ale malowanymi, jak rozumiem.
Tak. Gdzieś tam były jakieś podziały dla... To są głównie te osoby, które dopiero przed wyborami parlamentarnymi dołączyły do bezpartyjnych samorządowców i jakby uczestniczyły w tamtej wielkiej porażce. Co miasto, co region, to jeszcze bardziej skomplikowana układanka. W sumie ciekawi mnie to, bo na Pomorzu mamy chyba dosyć jasną sytuację. Ja o Trójmieście, z którego ja się wywodzę, opowiem na koniec naszego programu. Grażyna Wiatr, reporterka Radia Z z Wrocławia, bardzo ci dziękuję. Dzięki. I wracamy do Warszawy. Michał Wojtczuk raz jeszcze, bo chciałbym, żebyśmy w tej ostatniej części naszej rozmowy o Warszawie trochę podywagowali, ponieważ no mamy też, jeśli chodzi o Warszawę, sondaż, który... A nawet dwa. Ten, który zleciła TVP, pokazuje, że będzie druga tura, chociaż tak ledwo, bo Rafał Trzaskowski niecałe 50% tam zdobywa i wchodzi tam z nim do drugiej tury Magdalena Biejat. Czy to właściwie jest... nie. Ten sondaż pokazuje, że rzeczywiście Rafał Trzaskowski ma 48% poparcia przy 18% niezdecydowanych. Mhm. Ja rozmawiałem z prezeską organizacji Offbors, zrzeszającej firmy sondażowe, i ona mi tłumaczyła, że nie jest możliwe, żeby wszyscy co do jednego niezdecydowani zagłosowali tylko na jednego kandydata i tym kandydatem nie był Rafał Trzaskowski. A w sytuacji, kiedy brakuje tylko 2%, to wystarczy, że no, tylko część z nich w końcu zdecyduje się, być może bez entuzjazmu, ale zagłosować na Rafała Trzaskowskiego i to już go przepycha ponad pulą 50%. Bo niezdecydowanie jakoś tak się mniej więcej równomiernie rozkładają, tak? Takie jest założenie. Mhm. Drugi sondaż firmy Polster, zdaje się, że dla Super Expressu, wynik Rafała Trzaskowskiego ustawił na 49,7%. Tutaj niezdecydowanych było mniej, 11%, ale to też jest dużo, przy czym prawie 1,5% oświadczyło, że odda głos nieważny. No, głosy nieważne siłą rzeczy odejmujemy od puli i to też już by przepychało Rafała Trzaskowskiego ponad progiem 50%. Czyli zakładasz, że warszawiacy już odetchną po niedzieli, już nie będzie więcej politycznych emocji? Bardzo dobre pytanie. Sondaże sondażami, każdy sondaż ma pewną tolerancję kilkuprocentową. Rafał Trzaskowski gdzieś tam orbituje w okolicach tych 50%. Jest teoretycznie możliwe, zwłaszcza wydaje mi się, jeśli nastąpiłaby demobilizacja w obozie wyborców Koalicji Obywatelskiej. Na przykład jeśli będzie ładna pogoda, to wśród tych, którzy nie mają entuzjastycznego podejścia do Rafała Trzaskowskiego, może oni pojadą na działkę i nie zagłosują. A mogliby pojechać do dzielnicy Pantarej. Mogliby pojechać do dzielnicy Pantarej. Rafał Trzaskowski bardzo tego scenariusza nie chce. Widać, że to mu spędza sen z powiek. Dzisiaj kilkakrotnie na różnych konferencjach i wywiadach powiedział, że frekwencja jest kluczem. Dzisiaj również był w studiu Radia Z, tutaj gdzie ty siedzisz, i właśnie mobilizował. Cały czas mówił, że trzeba się mobilizować. Dlaczego? Bo dla niego stawka jest bardzo wysoka, o wiele wyższa niż Warszawa, chociaż on cały czas się odgania od odpowiedzi na pytanie o Pawła z prezydencki. Ja dziś koncentruję się tylko na Warszawie. Kto wie, co będzie za 1,5 roku? Ja słyszałem te słowa już tyle razy, że ja z pamięci mogę wyrecytować. Myślę, że on ma wytatuowane to już na dłoni, żeby po prostu za każdym razem to mówić. No tak, ale wiemy, że jeżeli Rafał Trzaskowski nie wejdzie, znaczy nie wygra w pierwszej turze, to będzie miał bardzo słabą pozycję startową do wyścigu o w ogóle kandydowanie na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, więc dla niego jest taki stres nie do końca związany z tym, czy on będzie prezydentem Warszawy, bo zapewne prezydentem Warszawy będzie i tutaj nie ma wątpliwości, ale gdyby nie wygrał w pierwszej turze, no to miałby po prostu kłopoty wewnątrz partii, jeśli chodzi o swoją tak skrupulatnie zaplanowaną polityczną karierę. Nie liczy się to, w jakim stylu wygrasz, tylko czy wygrasz. Za rok będziemy, nie będziemy pamiętać o tym, czy to była pierwsza tura, czy to była druga tura. Będziemy mówili o prezydencie dwumilionowej aglomeracji. Ale w partii będą pamiętali, że Trzaskowski nawet w Warszawie nie wykręcił świetnego wyniku. Myślę, że nie trzeba się martwić o to, że w partii są frakcje. One nieuchronnie są i Rafał Trzaskowski ma swoich popleczników, ale ma też przeciwników. Na pewno wykorzystaliby to przeciwko niemu jako argument. No zresztą kontrkandydaci Rafała Trzaskowskiego wykorzystują to. Magda Biejat często mówi o tym, że de facto głosując na Trzaskowskiego wybiera się kandydata, wybiera się prezydenta na rok i potem znowu będą wybory. To jest jedna z kilku zagadek tej kampanii wyborczej w Warszawie. Na ile jest skuteczna ta argumentacja? Bo ja rozumiem, że pani senator próbuje zasiać to zwątpienie, czy Rafał Trzaskowski traktuje prezydenturę Warszawy docelowo, ale jednocześnie wysyła do wyborców komunikat, że mówimy tu o człowieku, który jest mężem stanu w skali ogólnopolskiej. W jaki sposób to ma zniechęcać do Rafała Trzaskowskiego? Jestem ciekaw,
czy to jest skuteczny przekaz. To mówimy o przyszłości Rafała Trzaskowskiego, która zapewne rysuje się tak, że będzie dalej rządził Warszawą, a być może potem będzie startował prezydenta, na prezydenta Polski, ale mówmy o właśnie kontrkandydatach. Czy Tobiasz Boheński, o którym się mówiło, że on idzie do Warszawy, żeby się przetestować, żeby prezes sprawdził, czy to może być przyszły Andrzej Duda, czy podołał tej sprawie, czy to jest moment, w którym przez chwilę się nim interesujemy, głównie z uwagi na te śmieszne filmiki, a potem o nim zapominamy, czy jednak jakąś karierę zbuduje? To nie jest chyba do końca wina Tobiasza Boheńskiego. Może gdyby on w 2015 roku startował, kiedy inne były nastroje społeczne, to może byśmy rozmawiali o czymś zupełnie innym. Natomiast no, nie ma w sobie takiej charyzmy, jak wspomniany kilkakrotnie Patryk Jaki. Nie wstrzelił się w taki moment społeczny jak Andrzej Duda. Jego kampania wyborcza, zaryzykuje twierdzenie, oszałamiającym sukcesem chyba nie jest, chociaż no, tych sondaży są raptem dwa i z obu wynika, że on ląduje na trzeciej pozycji. W jednym z 9, a w drugim bodajże z 11%, co wydaje się wręcz niemożliwe, bo pamiętajmy, że w Warszawie ledwie pół roku temu 22% mieszkańców zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość, więc ten elektorat tutaj jest. Być może on nie jest jakoś dostrzegany. Klęską na pewno dla Tobiasza Boheńskiego, przekreślającą jego dalsze plany polityczne, byłoby spadnięcie na trzecie miejsce z wynikiem wyraźnie poniżej 20%. Ja bym nie podjął się wyrokowania, czy tak rzeczywiście będzie. Elektorat Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, wielokrotnie wyćwiczony w porażkach, jest dość jednak zdyscyplinowany. Trudno mi uwierzyć, że znacząca część tego elektoratu nie zagłosowałaby na kandydata PiS. A Magdalena Biejat, która tak mówi o tym, że Trzaskowski myśli o prezydenturze Polski, pewnie też próbuje zbudować się jako przyszła być może kandydatka lewicy na prezydentkę. Tak, tak. W jej przypadku możemy mówić o odwrotnym case niż z Boheńskim. Jej wynik dobry, jej drugie miejsce ewidentnie katapultowałoby ją do ważniejszej roli w polityce. No, byłaby spinowana jako ta osoba, która napędziła strachu Rafałowi Trzaskowskiemu i trochę by też odebrała monopol Koalicji Obywatelskiej na mówienie o tym, że my jesteśmy jedyną siłą, która jest w stanie bronić nas przed PiS-em, no bo ona może powiedzieć: a ja pokonałem kandydata PiS. Jeżeli by rzeczywiście do tego doszło, w co aż nie chce mi się wierzyć. Bardzo nas ciekawią wyniki tym, nie tylko osoby, która zdobyła pierwsze miejsce, ale też drugie, trzecie. To będzie bardzo dużo pokazywało o polityce, już nie mówiąc o tym, jakie będą wyniki do sejmików, bo one będą wpływały na te trendy w krajowej polityce. A my tymczasem przenieśmy się na południowy wschód Polski, bo tam jest Mateusz Kasiak, reporter Radia Z z Lublina. Cześć Mateusz. Cześć, witam z Lublina. Dzisiaj mamy wyjątkową okazję, żeby właśnie posłuchać, jak wygląda sytuacja u naszych reporterów krajowych. Ja również jestem reporterem krajowym z Trójmiasta i dzisiaj mam super przyjemność, żeby porozmawiać z moimi kolegami tak zwanymi z kraju. Mateuszu, zaczniemy od Lublina, bo o Lublinie i walce o prezydenturę miasta mówi się niewiele. Czy to dlatego, że emocje są jak na grzybach? Zgadza się. Myślę, że jest bardzo nudna, ale to dlatego, że ta kampania nie tylko jest nudna, ale jest przewidywalna i oczywista. I wydaje mi się, że jest bardzo podobnie jak w tych miastach właśnie, gdzie no, ten kandydat walczy o reelekcję i też jest oczywisty. U nas jest to Krzysztof Żuk, samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem. Od 2010 roku rządzi Lublinem, a Lublin to... Wbrew pozorom, może nie wszyscy wiedzą, to taki bastion PO od 2006 roku tutaj PO no, rządzi Lublinem. I o ile przez pierwsze lata i przez pierwsze kadencje Krzysztofa Żuka był to dosyć lubiany polityk samorządowiec, to w ostatnich latach trochę się to zmienia. Przede wszystkim chodzi o politykę taką mieszkaniową, deweloperską, ale także ekologiczną, bo mówi się, że Lublin jest coraz bardziej zabetonowany, ale też chodzi o pewne układy, układ taki PO-PiS, który tutaj jest praktykowany. Zaraz do tego może
wrócę. No właśnie, ale powiedz, kto rzucił rękawicę Krzysztofowi Żukowi i czy jest to jakiś konkretny kandydat, który no może chociaż trochę go podgryźć? No nie może go podgryźć moim zdaniem i to wprost nawet mówią. To jest to dr Robert Derewenda z PiS i nie ma wiary, brakuje wiary zarówno Derewendzie, Robertowi Derewendzie, jak i ekipie PiSu w to zwycięstwo, mam wrażenie. No tak jak w całej Polsce, mam wrażenie. Właśnie mam wrażenie, że w tych miastach, gdzie są ci kandydaci i nie wiem, czy to jest strategia, takie sądowanie trochę przed wyborami, trochę was podsłuchiwałem, prezydenckimi, na ile oni mają szansę ugrać coś takim na przykład nowym kandydatem, świeżym, trochę nieznanym Polakom, jak to było w przypadku prezydenta Andrzeja Dudy. I jest to takie sądowanie trochę terenu i tych nastrojów społecznych. Czy rzeczywiście brakuje tej walki w tych miastach, gdzie PO od wielu lat no, wygrywa, tak jak na przykład w Lublinie czy w Warszawie. Oni wprost na konferencjach prasowych mówią tutaj w Lublinie, że walczą o mandaty, a ewentualnie walczą o drugą turę wyborów, bo Krzysztof Żuk z reguły w pierwszych turach to wszystko załatwiał. Nawet są takie sytuacje, kiedy marszałek województwa lubelskiego z PiSu albo wicemarszałek województwa lubelskiego z PiSu mówi, że nie będzie miał nic przeciwko temu, jeżeli wygra Krzysztof Żuk, bo tak świetnie im się współpracuje. Wszyscy lubią Żuka. Rozumiem, że jeśli chodzi o miejską lewicę, czy PSL, czy Polskę 2050, też wszyscy są za nim. Tak, bo tutaj jest taka ciekawa sytuacja, chyba jedyna w Polsce, jeżeli chodzi o miasta wojewódzkie. Nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje, że taka została stworzona szeroka koalicja wspierająca Krzysztofa Żuka lewicowo, trzeciodrogowo, która te Żuka wspiera. Pojawili się nawet na liście Krzysztofa Żuka byli radni PiSu, co wywołało duże kontrowersje, bo Krzysztof Żuk obiecał, że w tych wyborach będą aktywiści. No i ci aktywiści się nie pojawili, a pojawili się byli właśnie radni PiSu na tych listach. Do tego stopnia wywołało to kontrowersje, że musiała interweniować nawet centrala PO. Podobno nawet sam premier Donald Tusk wyznaczył posłankę Martę Wcisło, żeby interweniowała w sprawie właśnie tej szerokiej koalicji, bo PO miało za mało tak zwanych miejsc biorących w wyborach do Rady Miasta. Mateusz, chciałbym ciebie zapytać o sytuację w twoim regionie na Lubelszczyźnie, gdzie mówi się o tym, że PiS może stracić większość w sejmiku, a być może będzie tak, że będzie musiał tą większość ciułać z Konfederacją. Tak. Chciałbym się zapytać o nastroje na Lubelszczyźnie. Ty często w Radiu Z relacjonujesz protesty rolników, które na Lubelszczyźnie są wyjątkowo intensywne i mam wrażenie, że tam o tej całej sytuacji mówi się dużo bardziej emocjonalnie, dużo więcej się dzieje. Wiem, że też wczoraj miałeś bardzo nieprzyjemną sytuację podczas wizyty rolników bądź pseudorolników przy jednym z biur poselskich. Zastanawiam się, na ile do sejmiku mogą zostać oddane te nastroje, na przykład dając mocny mandat Konfederacji, która potem będzie mogła ten PiS zagonić do takiej pierwszej w historii koalicji. Tutaj oczywiście jest inaczej przez bliskość Ukrainy, co jasne, to tak tylko tak króciutko odnotuję. Natomiast no, są dwie prognozy, że rzeczywiście PiS straci sejmik albo na korzyść koalicji PO-Lewicy trzeciej drogi. No i kluczowe będą głosy oddane na Lewicę. Lewica w tej chwili ma jeden mandat, liczy na dwa. No i tutaj się mówi, że Lewica zadecyduje, ale zapominają politycy tej szerokiej koalicji o tym, że jest jeszcze Konfederacja, która przecież też będzie walczyła o wyborców. Która no tutaj wśród rolników może budować się jako jedyna wiarygodna siła, bo oni nie są PiS-em, który sprowadził na nich Zielony Ład i nie są Tuskiem, który ten Zielony Ład kontynuuje. Zgadza się. I tutaj właśnie chciałam powiedzieć, że bardzo dobrze to rozgrywa zarówno Konfederacja w kampanii, jak i Lewica. Bo Lewica rzeczywiście dociera do mieszkańców Polski Wschodniej, czyli wysyła tutaj umiarkowanych swoich polityków, nie tak jak to się dzieje na Zachodzie, że tam na przykład mamy pana Biedronia, mamy panią Kotulę, tutaj wysyłają pana Czarzastego i ministra Czerniaka na przykład i rzeczywiście mówią o sprawach na przykład mieszkaniowych, socjalnych i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo zrównoważona jest ta kampania ze strony Lewicy. No i Konfederacja też robi to umiejętnie, ale troszeczkę mam wrażenie się przeliczyła, bo wydaje mi się, że skoro jest to wschód,
to trzeba mówić bardzo mocno o wyjściu Polski z Unii Europejskiej, bardzo mocno o dymisji rządu. No tak nie jest, bo nie podoba się jednak mieszkańcom zarówno Lublina, jak i tych mniejszych miast, kiedy te protesty zmieniają swoją formę. Protesty tak, ale nie bardzo radykalne protesty. Kiedy na przykład się strzela do mieszkańców bliżej nie znaną śmierdzącą substancją. No to nie jest jednak protest, który podoba się wszystkim. No i mam nadzieję, że mieszkańcy już się pogubili. Kim są ci rolnicy, którzy podpisali porozumienie, którzy nie podpisali, o co tak naprawdę tym rolnikom chodzi. I tutaj mam wrażenie, że Konfederacja może trochę jednak stracić na wschodzie. Dodajmy, że jeśli chodzi o pewność PiSu co do utrzymania władzy na Lubelszczyźnie, to idealnie pokazuje to sytuacja z posłanką Moniką Pawłowską, która miała od Przemysława Czarnka prikaz, żeby zostać jedynką do sejmiku, ale potem uznała, tak, że w zasadzie może wcale nie będzie żadną marszałkinią ani wicemarszałkinią, więc wybrała zdradę partii po raz któryś już. No jest to taka figura tutaj, tak, którą każdy zna i dużym uśmiechem zawsze posłankę witamy tutaj na Lubelszczyźnie, w Lublinie. Gdybym miał cię zapytać, jak obstawiasz, to jak będzie wyglądał lubelski sejmik po niedzielnych wyborach? Mówi się, że to będzie kwestia jednego mandatu. Trudno powiedzieć. Do samego końca będzie trwała walka, ale tak jak powiedziałam na początku, zadecydują głosy oddane rzeczywiście na Lewicę lub Konfederację. Uważam, że zarówno Konfederacja, jak i Lewica bardzo dobrze rozegrały na Lubelszczyźnie swoją kampanię, zwłaszcza Lewica, która w wyborach krajowych nie była widoczna w województwie lubelskim. Tak tutaj zarówno politycy lokalni, jak i politycy, zwłaszcza jak i posłowie, jak i politycy krajowi byli obecni i wiedzieli, co chcą konkretnie przekazać do mieszkańców tych małych miejscowości. Bardzo dziękuję. Mateusz Kasiak, reporter Radia Z z Lublina, nasz człowiek na Lubelszczyźnie. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Zbliżamy się do końca, to ja jeszcze pozwolę sobie na parę uwag odnośnie mojego rejonu. Jesteśmy teraz w Warszawie, ale na co dzień pracuję w Trójmieście. To szybko powiem, że jeśli chodzi o emocje jak na grzybach, to dokładnie tak można opisać sytuację w Gdańsku, gdzie w zasadzie nikomu się też nie bardzo chce. Trochę chyba tak jak właśnie w Lublinie, że jest urzędująca prezydentka Aleksandra Dulkiewicz, która była bardzo mocno krytykowana, często zasłużenie za wiele różnych ruchów, ale w zasadzie nie ma kontrkandydata, gdzie w Gdańsku jest też szerzej nieznany Tomasz Rakowski. To właściwie mam wrażenie, że wszędzie są takie eksperymenty, we wszystkich dużych miastach, prawda? Nie są eksperymenty, to jest świadome spisanie dużych miast na straty. PiS całą swoją kampanię oparł na pozametropolitalnych ośrodkach, antagonizując je z wielkimi miastami, teraz zbiera tego żniwo. Ale dla młodych polityków PiSu to też jest okazja, żeby się wypromować, bo akurat na przykład pan Rakowski, on zdobył w wyborach parlamentarnych bodajże kilkaset głosów, startując na posła, więc dzięki temu, że jest kandydatem, nabiera rozpoznawalności, no to być może w kolejnych wyborach zostanie tym posłem. W każdym razie w Gdańsku jest też taki egzotyczny komitet Gdańska Wspólna Droga 2050. Tam składa się on z Polski 2050, z Lewicy, ze stowarzyszenia, którego liderem jest były kandydat z Konfederacji, a jednocześnie posłanka Magdalena Sroka, która też jest z trzeciej drogi, popiera Aleksandrę Dulkiewicz. To egzotycznie, rzeczywiście. Egzotycznie. I oni wystawili kandydata znanego kardiologa Andrzeja Peckę, którego mało kto zna i który właściwie niewiele podczas kampanii zrobił, więc właściwie jeśli chodzi o Gdańsk, to no, poza Aleksandrą Dulkiewicz, która ma całe też swoje zaplecze urzędowe, też budowane na całym środowisku, też związanym ze świętej pamięci Pawłem Adamowiczem, pewnie ma otwartą drogę do prezydentury. Natomiast bardzo ciekawa jest sytuacja w Gdyni, gdzie niepodzielnie od lat rządzi Wojciech Szczurek, który zdecydował się ponownie... Od 98 roku chyba, prawda? Tak, to jest jeden z wiecznych prezydentów, który przez wiele lat był rewelacyjnie postrzegany przez Gdynian. On, to był zawsze fenomen, to jego poparcie sięgające 70-80% w wyborach. Postanowił walczyć o reelekcję raz jeszcze i
niewykluczone, że przeszarżował, ponieważ gdynianie mają w pamięci coś takiego jak taki tramwaj na Wilanów Wasz, to o czym wspominałem, czyli węzeł Karwiny, gdzie faktycznie te prace ciągnęły się w nieskończoność. One były jeszcze bardzo opóźniane. Finalny efekt jest taki, że po prostu doszedł do tego buspas, więc nie ma takiego efektu wow, który odmienił ludziom życie, no poza pasażerami komunikacji miejskiej. To plus wiele różnych innych takich wątków złożyło się na to, że mam wrażenie, że trochę Wojciech Szczurek boi się, że co najmniej może nie powtórzyć tak rewelacyjnego wyniku jak zwykle. A co z Sopotem? Bo tam sprawa jest przynajmniej częściowo otwarta, bo nie startuje już Jacek Karnowski, prawda? Tak, ale tam komisarzem Sopotu jest Magdalena Czarzyńska-Jachim, czyli przez lata wieloletnia rzeczniczka prezydenta Karnowskiego, przez ostatnie lata zastępczyni prezydenta Karnowskiego. Czyli kampania na zdjęcie z Wałęsą właściwie, tak? Tam nastąpiło takie namaszczenie, jak nastąpiło w Krakowie, tylko mam wrażenie, że w przypadku Sopotu to po prostu zadziała, bo Magdalena Czarzyńska-Jachim też ma konkurentów nie aż tak bardzo starających się, być może poza kandydatem ruchu Kocham Sopot, to jest taka największa opozycja w Sopocie. Chciałbym jeszcze, nawiązując do Gdyni, powiedzieć, że tam po prostu widać, że chce się ruchom opozycyjnym, głównie ruchom miejskim, zawalczyć. To, czego się nie chce w Gdańsku. W Gdańsku widać, że jest to wszystko takie dosyć mizerne. Mamy w Gdyni Gdyński Dialog. To jest jeden ruch miejski, który wystawił swoją kandydatkę, Aleksandrę Kosiorek. I mamy kolejną egzotykę, bo mamy ruchy miejskie, między innymi Stowarzyszenie Bryza, Gdynianka i Miasto Wspólne, które postanowiło pójść do kampanii razem z Platformą Obywatelską i Lewicą. Którą zwalczały. Tak, w dodatku na liście kandydatów jest deweloper z Trójmiasta. Na liście ruchów miejskich swego czasu Jan Śpiewak. Szeroki front. Jan Śpiewak bardzo się oburzył, jak zobaczył. No faktycznie było to egzotyczne, chociaż nie wiem, czy to się przebiło aż tak dużym echem. W każdym razie ja będę dziennikarsko, zawodowo z zainteresowaniem patrzył na to, co się wydarzy w poniedziałkowy poranek w Gdyni, bo tam może być ciekawie. Myślę, że jeśli chodzi o gdański Sopot, zapewne tutaj po pierwszej turze już będziemy wszystko wiedzieli. To tyle, jeśli chodzi o pigułkę wiedzy przed wyborami samorządowymi. Zdążyliśmy przed ciszą wyborczą. Bardzo dziękuję Michałowi Wojtczukowi, dziennikarzowi warszawskiej redakcji Gazety Wyborczej. To ja bardzo dziękuję. Za obecność w studiu. I dziękuję jeszcze raz moim kolegom, reporterom Radia Z z Krakowa, Wrocławia i Lublina, Przemkowi Tarankowi, Grażynie Wiatr i Mateuszowi Kasiakowi. Proszę się zastanowić, na kogo warto oddać swój głos. Warto pójść do wyborów, nawet jeżeli nie czujecie takich emocji, jak czuliście 15 października, to pamiętajcie, wybieracie sobie radę, wybieracie sobie wójta, burmistrza, prezydenta na 5 lat, więc wybierzcie mądrze, a przede wszystkim po prostu przejdźcie się do urn w najbliższą niedzielę, 7 marca. To była sekcja komentarzy. Ja nazywam się Maciej Bąk, jestem dziennikarzem Radia Z i słyszę się i widzę z wami za tydzień. To była sekcja komentarzy, czyli pierwsze podsumowanie tygodnia. Subskrybuj i słuchaj nas na YouTube, Spotify i player radioz.pl.